Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Death Stranding. Dotarliśmy do centrum dystrybucji na północ od węzła górskiego i musimy kontynuować naszą podróż w kierunku właśnie samego węzła, ponieważ zależy nam na szybkim podłączeniu tego właśnie regionu do sieci UCA. Tym bardziej, że coraz więcej informacji wskazuje na to, że terroryści różnego typu będą próbowali nam w jakiś sposób w tym przeszkodzić i trzeba się sprężać. Tu już nawet w samym tym centrum dotarliśmy do niego częściowo dlatego, że... Tak, idziemy zaraz. Częściowo dlatego, że wymagana była pilna pomoc. Dodatkowo przedzieraliśmy się przez taką super, hiper, duper bandę mułów, więc nie jest wesoło. A na samym końcu, jak sobie tutaj odpoczywaliśmy, to okazało się, że Higgs zaatakował wschodnie wybrzeże i najprawdopodobniej uwięził Amelie. Także robota przed nami jest ciężka i trzeba lecieć. Trzeba lecieć, więc wychodzimy. Ja się już umyłem w międzyczasie, więc jestem czyściutki. Dobra, nowy filmik. Coś tu się działo. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzanie identyfikatora. Hej Sam, mam dla ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając. Zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię ED, tylko grupa separatystów. Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś 3 lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu. Co prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć, i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach Wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni Ziemi, najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury Wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach?
Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Sam, użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń. Tu się, kurczę, robi podejrzanie to wszystko. Po pierwsze, ten filmik, że tak powiem, wyjazdowy był taki, tak jakby ojciec właśnie tego naszego Eudeka próbował uciekać. To po pierwsze. Po drugie, Deadman tutaj nam coś mówi, że Eudeki to nie jest technologia UCA, tylko separatystów. I rząd tylko to jakoś przejął. Po trzecie, pierwsze eksperymenty rozpoczęły się w okolicach wdarcia, więc to tak jakby sugerowało, można by domniemywać, że w jakiś sposób wdarcie nastąpiło za sprawą eksperymentów z Eudekami. I teraz w związku z tym pytanie, kim tak naprawdę jest ojciec tego naszego Eudeka, no nie? I o co tu wszystkim, w tym wszystkim chodzi? No jest... naprawdę robi się tak dosyć ciekawie i intrygująco, jeżeli chodzi o fabułę. Tak trochę, kurde, no niespodziewajka. Dobra, bierzemy, no bo trzeba iść do tego. Trzeba iść do Górskiego. Mieszkańcy węzła Górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś ala smoła. Przybywa tego z każdą minutą i niedługo pewnie zacznie zalewać ulicę. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu smoły. Znajdziesz tam zlecenie z Górskiego. Sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Kurde, tu się naprawdę zaczyna grubo robić. Stwórz sprzęt, coś się nowego pojawiło. A, karabin automatyczny i nieśmiercionośny karabin. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. To fajnie. Kurde, wziąłbym sobie taki, przynajmniej z jeden. Nie wiem, ile to ma amunicji. Nawet dwa bym sobie wziął. W końcu jadę samochodem. Przynajmniej mam nadzieję, że będę jechał samochodem. Nie, moment. To na razie nie. Na razie przyjmiemy zlecenie i najwyżej jak będzie miejsce, to wtedy wrzucimy sobie na plecy coś jeszcze. Bo jeszcze pancerz chciałem sobie dorobić, bo jednak przydaje się. Zobaczymy, co tu mamy w zleceniach standardowych. Mierniki stężenia, ble, 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 to kiedyś pewnie przy okazji. Zlecenie dla Sama. Dostawa bomby z antymaterią. Rany boskie. Na szczęście nie jest to na czas. Jeżeli gejzery smoły rzeczywiście są połączone z plażą, węzeł Górski może być zagrożony pochłonięciem przez tamtą stronę. Dlatego trzeba odciąć gejzery w tamtym regionie, nim będzie za późno. Jeśli jednak użyjemy bomby z antymaterią, według naszych naukowców powinniśmy zerwać połączenie. Prowadzili tu badania nad napędem z antymaterii, jeszcze przed pierwszą ekspedycją. Przy użyciu antymaterii pozyskanej z plaży, co ciekawe. Ale eksperymenty w końcu zarzucono. Badacze nie doszli do zadowalających wniosków, a niebezpieczeństwo było zbyt duże. Członkowie Bridges 1 przejęli kontrolę nad ich placówkami i zapasem antymaterii. Aby zminimalizować ryzyko katastrofy, antymateria była podzielona za pomocą specjalnych pułapek magnetycznych. Wykorzystaliśmy je do stworzenia bomby. Po usunięciu pola magnetycznego, antymateria styka się z osłoną i wywołuje rozpróżnię. To wprawdzie oczywiste, ale jeśli choć jedna rzecz pójdzie nie tak, dojdzie do prawdziwej katastrofy. I co gorsza,
Pułapki nie zostały przeznaczone do transportu. Pojemnik z bombą ma wprawdzie wbudowany stabilizator, ale nie powinno się go przechylać ani upuszczać. Jeśli magnesy zawiodą, zginiesz razem ze wszystkim w promieniu wielu kilometrów. Więc tak, to dość niebezpieczne zlecenie. Ale nie znam nikogo, kto byłby lepiej przygotowany. Załatw to sam. Liczymy na ciebie. No dobra. O rany boskie, dobra, to trzeba brać. Trzeba brać. Unikać uderzeń, ostrożnie. Dostawa do górzystego terenu. No, bierzemy. Ok, jest 80 kilo, czyli mogę sobie jakąś broń pobrać. W ogóle to będę musiał sobie... Moment, po kolei. Nieśmiercionośny karabin. Palicho, zrobię sobie dwa, bo wyrzutnia bolasów się mało osób przydaje, więc chociaż karabin będę miał. I jeszcze... gdzie to było? Granaty to nie... Gdzie są worki z krwią? Bo w czasie tej bijatyki z mułami ja się strasznie wystukałem z krwi. Tu za wiele nie można jej sobie pobrać. W posiadaniu 7. Z czego 5 zużytych. Dobra, okej. Okay. To nie ma tematu. Czyli na dobrą sprawę mam 2. Zrobię sobie 4. I musi to wystarczyć. I to tak chyba wystarczy. I jeszcze tylko zrzucę te zużyte wszystkie rzeczy. Nie, ciężarówki nie potrzebujemy. Uważaj, Sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik. Można je uszkodzić na wiele sposobów. Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. Jasny gwint. Dobra, umieszczamy w pojeździe, pal to licho. Worki z krwią. Nieś na plecach. Wszystkie. I z grubsza to jest już. Teraz tak, tu sobie zatwierdzamy. Zlecenie przydzielone. Dziękujemy, zlecenie przydzielone, bardzo mnie to cieszy. Teraz jeszcze tak, do przetworzenia. Wyżysz to nie. Tu jest. Tu zużyte. Do przetworzenia. Będzie mniej bagażu, mniej ciężaru. To po pierwsze. Kurde, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. A poza tym zawsze parę surowców tutaj przybędzie nam w bazie. I teraz trzeba to wszystko... to już jest nie. Ej, ale ja bym chciał to jakoś ułożyć. Patrzcie, kurna, pancerz miałem sobie zrobić. No strasznie długo to trwa, no przecież i nie można tego przewinąć, no. Stwórz sprzęt jeszcze. Dobrze, że mi się przypomniało. Pancerz. To pancerz na ramiona i nogi. Pamiętaj jednak, że ma wadę. Nie będziesz mógł na niego założyć ładunku. Zdecyduj, na czym ci zależy. No nogi nie założę, bo mam egzoszkielet.
ten ciężki. Ile sztuk? Pytanie, czy jedna sztuka to jest jeden komplet, w sensie na obydwa ramiona, czy jedna sztuka to jest jedna sztuka, czyli na jedno ramię. Dobra, zrobimy sobie na razie jedno. Zrobimy sobie jedno. Nieść na plecach. Przymocuj do kombinezonu. Do prawego. Ok, czyli jedna sztuka to jedna sztuka. Do prawego ramienia. I teraz jest automatycznie ułóż ładunek. Nareszcie. Bo worki z krwią trzeba umieścić tam, gdzie im się należy. Przymocowałem do kombinezonu, worek z krwią, dobrze. To trzeba przerzucić na plecy. I wobec tego trzeba zrobić sobie jeszcze jeden pancerz. Sorry, że tak ten, ale... Siła wyższa. W ogóle, to ja teraz jestem ciekaw, czy ja to mogę... Przymocuj do kombinezonu. Dobrze, tutaj zamień, tutaj. Na prawym biodrze, na lewym biodrze usunięcie sprzętu. A co ja tu mam? Z tym, że to jest usunięcie sprzętu w sensie splotu, czy co? Dobra, założymy sobie tutaj. Zawsze będzie to trochę lżej. Znaczy lżej w sensie... Ja nie wiem, co ja mam tam... O Jezus, poczekajcie, bo jeszcze trzeba sobie taką rzecz zorganizować. Hematogranaty są mi na razie średnio potrzebne. Zresztą co mamy na plecach? Wyrzutnia bolasów, karabin nieśmiercionośny. Jeden, drugi sobie na pojazd wrzucimy, żeby nie mieć za ciężko. Worek z krwią, tutaj jest pancerz. Tu druga wyrzutnia bolasów. Moment, aha, bo... Dlaczego mam... Ta jest mocno zużyta, ale dobrze. No niestety to jest takie trochę marudzenie. Przygotowywanie się do podróży. Tu hematogranaty, zdalnie sterowana bomba ogłuszająca. A zwykłej bomby ogłuszającej nie mam. To muszę sobie jeszcze bombę zrobić. Kurczę, zapiał, bo w szafce chyba nie mam. No dobra, zamówiony ładunek, przechowywane, prywatna szafka. Nie, tu są tylko takie pierdoły zwykłe. Jest worek z krwią, no okej, trudno. Niech będzie. Bombę trzeba sobie zrobić ogłuszającą jeszcze. Kurże, zapiał, no! Granat dymny, bomba ogłuszająca. Kurde. Z jedną przynajmniej. Jak się jeszcze gdzieś rąbnę i rzucę ją nie tam, gdzie potrzeba, to będzie jeszcze gorzej. Nieść na plecach. Dobrze, niesiemy na plecach. Teraz jeszcze raz sobie to układamy. Dobrze. Jest lepiej. Chyba można iść. Chyba można iść. Długo to trwało, ale się udało. Teraz tak, trzeba wyjechać z tego bunkra i zobaczymy, czy czasem nie czeka nas jakaś niespodzianka na zewnątrz, bo to tak czasami bywa. Raz się zdarzyło i oby drugi raz już nie. I teraz tak.
Jak ja się mam tutaj, kurżesz zapiał, dostać? Wzdłuż rzeki? Tutaj jest co? Schron temporalny? Może tędy? Da się przejechać. No nie, mam niby assemblera, ale nie mam surowców do assemblera. Diabli nadali. Tu jest chyba płytko. Most, ja nie wiem do czego. Tu jest most, więc będzie można tędy przejechać. Tutaj jest co? Muły, tak? Tu są muły. Kurżesz zapiał. Co to tutaj? Tu jest buźka, więc nie. Jakoś tak dookoła trzeba będzie tu pojechać. O, rany boskie. Zobaczymy w ten sposób. Tutaj do mostu. Tutaj do mostu. I teraz tutaj jak? Spróbujemy tędy. Tu do generatora. Jakoś tak bardzo orientacyjnie sobie wytyczę trasę. Nie, bo i tak nie wiem, którędy przyjdzie mi jechać, no nie? Tu jest chyba płyciej. Więc pal licho tak. Może tędy. Jakoś tutaj. Tutaj się teoretycznie powinna dać się tu przejechać. Teoretycznie, a czy praktycznie się uda, to zobaczymy. Chyba jakoś tak brzegiem trzeba będzie tu jechać. A skończyły się znaczniki, dobra. Bo tylko 10 można? No dobra, niech będzie. Okej, okay, tak to wygląda, że trzeba tak będzie jechać. No to co? No to, że tak powiem, w drogę. Musisz unikać nierównego terenu różnego rodzaju. Tak powiem, w drogę i zobaczymy się na miejscu, chyba że będą jakieś podróże, jakieś przygody na trasie. O, kurze, zapiał, jestem. Jestem. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do... tak, jestem, ale no niestety musiałem mój dyliżans, mojego wiernego rumaka porzucić i dostawa się... Tak, i dostawa się tutaj z buta, jestem ledwo żywy. Nie wiem jak to będzie. Już wam pokazuję. O, rany boskie. Tu jest centrum dystrybucji, z którego wyruszyłem. Na początku nie było tak źle, no bo jako tako się jechało. Tutaj jest obóz mułów, z którymi miałem po trochu do czynienia, raz tu, raz tam. W końcu udało mi się ich zwalczyć, ale to mniejsza o to. Dojechałem sobie, z grubsza rzecz biorąc, do tutaj, a nawet trochę dalej. Tutaj jest od cholery wynurzonych, więc najpierw musiałem wysiąść z samochodu i przejść cały brzeg. Tu jest taki spory kawał, dotąd chyba gdzieś mniej więcej. No to jest jakaś taka zrujnowana miejscowość, jakieś takie zrujnowane budynki. No jest od cholery, także przetestowałem sobie pistolet, znaczy ten karabin nieśmiercionośny. Jako tako działa, aczkolwiek dupy nie urywa. Dostałem się dotąd i tu niestety, znaczy ciężarówką, dostałem się dotąd i tu się okazało, że tu się przejechać nie da, tu jest głęboko, niedostępnie, skały, nie wiadomo co, cudawianki.
Także to tak. Więc wróciłem. Tutaj się troszeczkę zregenerowałem w kryjówce. Dzięki Bogu jest kryjówka online, więc mogłem wykorzystać i się zregenerować. Zawitałem do mułów i trochę pozbierałem od nich surowców. Tam ich zwalczyłem, pozbierałem surowców, żeby się zaopatrzyć, bo skończył mi się mój ten egzoszkielet wzmacniający ten na siłę, tak? Więc musiałem pozbierać surowce, żeby sobie go zrobić, bo w kryjówce surowców nie było. Ostatecznie udało się zdobyć egzoszkielet gdzieś tutaj na mułach, więc tak średnio radośnie to wyszło. Następnie wytyczyłem sobie nową trasę tędy, ale tutaj już na samym wstępie były problemy, tu nie mogłem podejść. Tu gdzieś tak, tu się mniej więcej zatrzymałem i dalej się nie dało. Ten tu jest zaczep wspinaczkowy i on niestety nie sięgał liną tak nisko, więc musiałem znowu kawałek wrócić niżej. Tutaj widać, tak, tędy przeszedłem sobie tak boczkiem i to tak też na strasznym ryzyku przeszedłem sobie bokiem i tutaj z takim sposobem mocno kombinowanym, czyli po skałach gdzieś, po jakichś kamieniach, byle tylko do przodu. Dotarłem tutaj i tutaj miałem problemy, bo tutaj też są klify. Znowu musiałem jakoś obejść tu dookoła. Ostatecznie doszedłem tutaj. Czy moment, jakoś tak, nie, tu jeszcze było ok. Tutaj przeszedłem przez rzekę. Ten i tutaj akurat trafiło mi się, że w miarę, że tak powiem, moja wytyczona trasa pokrywała się z tym, którędy można iść, więc sobie tędy szedłem. I tutaj natrafiłem na klify, nie mogłem stąd w żaden sposób zejść, więc musiałem obejść tak troszeczkę dookoła. No i teraz jestem przed centrum. Tutaj trafiłem na kilka układarek, ale tutaj są, ja nie wiem, co to w ogóle jest za szaleństwo, bo przy którejś układarce, nie wiem gdzie, ilość surowców jest wprost kosmiczna. Tutaj zobaczcie, 5800 kryształów chiralnych potrzeba, 9600 metali i 9450 ceramiki. Ja nie wiem, co to będzie tutaj za droga i ile czasu zajmie dostarczanie surowców do tych ładarek, bo tutaj są naprawdę ilości są potrzebne niewiarygodne. Ale najważniejsze, że to nawet tutaj 3200, 2400, tak, złap. Oj, bo sam jest ledwo żywy. Ja teraz nie mogę zrobić nic, muszę poczekać, aż on odetchnie. Nie mogę zrobić nic. Moment, chwilę odpoczniemy, niech on złapie oddech. Cóż, dobrze zna. Bo naprawdę się zmachałem jak głupi, no nie? Można sobie posiedzieć, odpocząć. Można się zdrzemnąć troszeczkę. Pokażę wam, jak to wygląda. Skoro już tak daleko zaszliśmy, że sam musi odpocząć, to sam sobie luzuje nieco szeleczki, opiera się na swoim bagażu, na swoim plecaczku i idzie spać, a w tym czasie następuje regeneracja. Wystarczy tego dobrego, wstawaj majster, może już zasiada się podnieść teraz. Tutaj układarka 3200 i 2400. Niewiarygodne. Okay. Ja nie wiem, tu trzeba będzie się naprawdę nachodzić jak wariat, żeby te surowce tutaj dostarczyć. Chyba że droga jakoś tu będzie tak poprowadzona, że drogą będzie można dojeżdżać do każdej kolejnej układarki. Ale ogólnie rzecz biorąc, czarno to widzę. Poza tym, skoro porzuciłem mojego rumaka, to mam na plecach cały mój sprzęt, całą broń, jaką udało mi się zdobyć. A przynajmniej większość tego sprzętu, który miałem na ciężarówce. Niestety ciężarówka została gdzieś tam w lesie, znaczy gdzieś tam w górach i już zostanie najprawdopodobniej, bo kilka ciężarówek po górach widziałem porzuconych. Oddajemy.
pytanie, czy będziemy coś z tym robili, czy to się samo będzie robiło. Wspomnij, bomba dostarczona. Została wykończona. Wyświetlam ocenę pracy. Okej, okay, tu nie ma ludzi. Dobra, i teraz... Teraz będzie gdzieś wyświetlanie trasy. Czy nie będzie wyświetlania trasy? No, tak jak mówiłem. W prawo, w lewo, do góry, na dół. I jeszcze raz, i dookoła, i dotarłem. 9 razy 5, tak? Dobra, niech będzie. Najważniejsze, że się udało dotrzeć. Because we have to, nowa muzyczka. Dalej. Tu zostaje bez zmian. Co ty do cholery wyprawiasz, Bridges? W tej waszej sieci siedzą naprawdę paskudne rzeczy. Nikt nawet kijem by ich nie trącił. Myślałam, że sami na to wpadniecie. Nie życzymy tu sobie waszej sieci chiralnej ani UCA. Ten głos. To ty, mamo? Uderzyłaś się w głowę, mamo? Nie jestem twoją matką, a jej, daleko do mnie. Dobra, dość tego, mamo. Chyba mnie nie słuchałeś, kolego. Węzeł górski każe tobie i UCA spływać. Jak tak dalej pójdzie, przez wasze wymysły dojdzie do kolejnego wdarcia. Nie prosiliśmy, żebyście mówili, jak mamy żyć. Sami o tym zdecydujemy, jeśli łaska. Chcemy tylko, żebyście czasem nam coś dostarczyli. Nic więcej. Mówisz w imieniu miasta? Zgadza się. Ja tu rządzę. Jestem Lokne. Lokne? Czekaj, musimy porozmawiać. Jesteś inżynierem, tak? Słuchaj, idź do domu i nie wracaj. Posłuchaj mnie, musisz mi pomóc. Nie chcemy was tu, Bridges. Tylko pogarszacie sprawę. Co tu się dzieje? Przykro mi, że cię to spotkało, Sam. To ona tam rządzi i robi to twardą ręką. Potrzebujemy jej i jej ludzi. I tak już zbyt wielu straciliśmy. Bez węzła górskiego sieć chiralna i UCA nie będą kompletne. Co teraz? Posłuchaj, Sam. Sam? Lokne to bliźniaczka mamy. Należała do Bridges 1. Poszła na zachód z resztą. Druga grupa, jak mama. Oczywiście tak naprawdę nie nazywa się mama, tylko Malingen. Obie mają Dooms i są geniuszkami. Mama specjalizuje się w fizyce stosowanej. Lokne w teoretycznej. Mama zaprojektowała hardware Cupida, Lokne software. Podobno potrafią rozmawiać na odległość. Łączy je wyjątkowa więź. Nie wiem, jak to możliwe, ale coś ci powiem. Bez nich nie byłoby sieci chiralnej. Niektórzy mówili, że były jak jedna osoba w dwóch ciałach. Być może dlatego udało im się stworzyć Cupida. Ale po wypadku Malingen coś się zmieniło. Lokne odeszła z Bridges i odcięła się od nas. Nie wiem, co między nimi zaszło. Ale bez Lokny nasze plany zjednoczenia Ameryki spełzną na niczym. To nie tak, że proszę cię, żebyś wsadzał nos w ich osobiste sprawy. Choć może to pozwoliłoby nam przeciągnąć Lokne na naszą stronę. Co byłoby świetne, ponieważ bez niej nie zdołamy na nowo zjednoczyć Ameryki. Tymczasem daj znać, gdybyś wpadł na jakiś genialny pomysł. Dobra robota. Kurna, Peter Engler się uaktywnił. Kolejna prośba o pizzę. Ten to jest, kurde, aż przestworzy. O, rany boskie. Moment, to zobaczymy sobie te emalie, które przyszły. Peter Englert. Kolejna prośba o pizzę. Ale skąd? Z farmy temporalnej? Co? Dwie pizze, jeśli mógłby się pan... Okej, okay, czyli z farmy temporalnej. Dobra. Dobra, niech będzie. Aaron Hill. Okej. Okay.
Moment, bo czytam. Okej, okay. Dodatkowe zapasy, przepraszam, ziewam sobie. Plus jeszcze jakieś dane, porady, to nie, to jest mało ważne. Czyli można zajrzeć do szafki, moment, aktywuj terminal. Za wiele to tu nie ma, odpocząć nie można. Prywatna szafka, wyrzutnia bolasów, buty Bridges, drabina, zaczep wspinaczkowy. No i to tyle, co mamy. Tak trochę kiszkowato. No, moment, weźmiemy teraz ten dyliżans, już mogę go na plecy wrzucić. Jeszcze przy okazji trzeba ułożyć ładunek. Tak jak widać, mam różne rzeczy. Wziąłem wszystko, co się tylko dało do... co tylko było do wzięcia w ciężarówce. Bo mówię, nie wiem, co jeszcze mnie spotka po drodze. Skoro spotkał mnie duży oddział mułów i potężne osiedle wynurzonych. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. To stwierdziłem, że warto mieć wszystko. Tam jeszcze co nieco znalazłem u tego. Może jak wyjdziemy, to coś tu się nam wyklaruje. Za specjalnie nie widać. To będzie ból, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Zleceń nie ma. Nic nie można zrobić. Nic nie można pogadać. Jedna wielka kicha, krótko mówiąc. Robotyczka. Moment, do jakiejś robotyczki są porzucone przesyłki. Jedna, druga robotyczka, jakaś ślina, stacja meteo, to już niekoniecznie. Węzeł jeziorny, to też niekoniecznie, ale... może, jak podniesiemy przesyłki do tej robotyczki... tu jakieś sprężyny i tu jakiś delikatny ładunek. Może, jak podniesiemy... przesyłki i to wtedy się powinna się uruchomić lokalizacja tej robotyczki. Czy już, może już jest? Tutaj coś jeszcze jest. Ceramika to nie. Węzeł górski. Pytanie, gdzie jest ta kurde... Tutaj jest coś. Tutaj, może tutaj coś się da. Idziemy, zobaczymy. Najwyżej, kurde, porzucę tą przesyłkę, jeżeli ona będzie jakaś do pani. Nawet się... moment. Monsterka tu nie, do zjedzenia... Trochę zużyłem kryptobiotów w trakcie walki z mułami. Nie wiem, czy pić. Na razie nie będziemy pili. Trzeba oszczędzać, bo tu deszcz nie pada. Znaczy, przynajmniej dawno nie padał. Najwyżej będziemy spali po drodze. Dobrze, czy tu się nieść na plecach? Czy, tu jest robotyczka. Okej, okay, czyli tutaj też, albo tutaj też coś jest. To też jest jakiś bunkier. Też jest taki schron. Ale robotyczka jest tutaj głęboko w lesie. Dobra, słuchajcie, wobec czego, metale specjalne stopy, to nie, tam jest kolejna porzucona paczka do robotyczki. Ja to tak zrobię. Pozbieram przesyłek do tej robotyczki, ile się da, bo ja nie wiem, ile mogę włożyć. Jeżdżenie na aerobagażnikach. Nie można... No okej, okay, można. Stacja meteo. Kurde,
jazdy, połazimy, zobaczymy, co tutaj w ogóle, czy coś tutaj jest do dyspozycji, czy to jest wszystko pozamykane. Oj. Nie robimy burdelu, panowie. Dobrze, ja gdzieś tutaj jeszcze widziałem. Tam jest robotyczka i tam jest kolejna robotyczka. Dobra, słuchajcie. Idę. Idę i będę zbierał i widzimy się u robotyczki, jeżeli coś to ma nam dać. Okej, z grubsza jesteśmy, tylko pytanie jeszcze, jak tu zejść, żeby się nie zabić. Pada śnieg temporalny. A wedle opisu śnieg temporalny drastycznie przyspiesza zużywanie się, znaczy ogólnie uszkodzenia. Więc teraz tutaj trzeba zejść, dojść jak najszybciej i schować się w bunkrze. Zobaczymy, czy nam to coś da. Bo szczerze wątpię. Szczerze wątpię, żeby nam to coś dało. Jeśli się okaże, że trzeba będzie, kurde, kombinować inaczej. Ale jesteśmy. Dostarcz porzucony ładunek. Niestety tylko dwie paczki, bo generalnie jestem pełny. O, jesteś. Naprawdę bardzo mi pomogłeś. Mówię to zupełnie szczerze. Pytanie, czy nam to coś da? Dwie paczki zagubione, dwie gwiazdeczki z kawałkiem. No dobra. Podobno zajmujesz się rozbudową sieci chiralnej. To prawda, że taka umowa da mi dostęp do waszych schematów i tak dalej? Chcę udostępniać w sieci wyniki moich badań, żeby inni mogli pogłębiać wiedzę, tak jak ja pogłębiałam. Chcę zostać członkiem UCA. Dobra, może to zadziała. Sam ośnieżony na maksa. Dobrze, nowy splot. Dobre i to. Robotyczka. Egzoszkielet terenowy. Okej, zobaczymy, co to będzie. Tak, tutaj gdzieś tam wynurzenie jakoś tak bokiem. Na szczęście ich ominąłem jakoś tak, w miarę możliwości. Dobrze, bardzo dobrze. No to jedziemy na jednym wózku. Z przyjemnością bym cię oprowadziła, ale mam straszny bajzel. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Dobrze. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Granaty mogę schować, bo tutaj gdzieś wynurzenie byli gdzieś tu po drodze zaraz. O rany boskie. I pytanie, jak tu teraz... Co tu teraz kombinować, żeby... Żeby podłączyć węzeł górski. Mam wrażenie, tu jest sporo takich miejsc dookoła. Tu jest raz, dwa, trzy. Tu się robotyczka podłączyła. Tutaj jest... Jestem święcie przekonany, że tu jest jakiś ten... Że tu można też dojść. Być może w momencie, kiedy dookoła ich wszystkich obejdziemy, to... Ta dziunia z węzła górskiego da się przekonać. Ale... Stój, nie wychodź na mróz. Ale to jakby jest wszystko przed nami, bo... Ten odcinek trzeba kończyć, bo już długo się bawimy. W sumie powinienem go zakończyć, zanim wyruszyłem do robotyczki, no nie? Tam powinienem go zakończyć przy tym centrum dystrybucji, przy tym węźle górskim. No ale kończymy tutaj. Kawał roboty się szarpnęło i kurde, są problemy, bo nie wiadomo, jak babę nakłonić, żeby z nami zawspółpracowała.
No ale będziemy coś kombinowali w przyszłych odcinkach, więc oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.